Rolnik szuka żony. Łukasz zaprosił na randkę Paulinę. Jego zachowanie spotkało się z krytyką widzów. Rolnik szuka żony. Łukasz postanowił spędzić trochę więcej czasu z Pauliną, która bardzo się stara o jego względy. Co prawda mężczyzna od samego początku jest zauroczony Agatą, jednak dał szansę innym kobietom. Rolnik szuka żony. Łukasz na randce z Pauliną. Rolnik zaprosił Paulinę na żniwa. Wsiedli do traktora, gdzie odbyli dość poważną rozmowę. Łukasz przyznał, że cieszy się, że ona jest w jego domu. Cieszę się, że tu jesteś, wyznał. Gdy dopytywała się, dlaczego, odpowiedział, przeczytałem twój list i musiałem cię zobaczyć, dodał. Łukasz widzi, że kobieta bardzo się zaangażowała i od samego początku walczy o jego serce. Ona walczy o mnie. I to bardzo widać, skomentował rolnik. Po powrocie do domu jej stosunek do rolnika znacznie się zmienił. Nie miała ochoty na rozmowę z nim i widać było, że bardzo nie podoba jej się to, że na jej oczach flirtuje z Agatą i nie szczędzi jej komplementów. Na jego pytanie, dlaczego jest taka zła, odpowiedziała, że to wszystko emocje. Internauci komentują zachowanie Łukasza. Widzowie programu na bieżąco komentowali zachowanie Łukasza. Na oficjalnym profilu programu na Facebooku nie ukrywają, że nie podoba im się to, jak traktuje Paulinę. Mógłby grać w otwarte karty zamiast dawać nadzieję Paulinie. Beznadziejny przypadek, krytykują. Naszym zdaniem Łukasz powinien być szczery w stosunku do dziewczyn i nie ukrywać, że szansę ma u niego tylko Agata. Najwidoczniej schlebia mu adoracja Paulinie i nie chce z tego rezygnować. Proszę zasubskrybuj kanał, dziękuję za lajkę.